Naukowcy z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie badają, jak nawyki żywieniowe matki w ciąży wpływają na potomstwo. There are already studies evidencing and making clear that gametes from obese mothers. Są już dowody naukowe potwierdzające, że komórki rozrodcze otyłych matek przeniesione do szczupłych matek powodują narodziny potomstwa ze zmianami na poziomie trawienia glukozy, co dowodzi powstawania nieprawidłowości w metabolizmie potomstwa. Od wielu lat wiemy, że środowisko wewnątrzmaciczne i na pewno przyczynia się do ustanawiania cech metabolicznych kolejnych pokoleń. W naszych badaniach staramy się rozłożyć problem na czynniki pierwsze. Metabolic features in the next generation. And in our research, what we try to do is like to dissect the problem. So basically we use a mouse model to try to the closest way possible, but it has also... Organizmem modelowym jest mysz, za pomocą której chcemy w jak najbardziej zbliżony i przystępny sposób odtworzyć nawyki żywieniowe naszej populacji. Część myszy odżywiamy stosując dietę niskokaloryczną, część poddana jest diecie wysokokalorycznej, która prowadzi do otyłości. Następnie badamy patofizjologię jajników i inne aspekty fizjologii rozrodu. Prowadzimy też badania zarodków. A couple of years ago, I had the opportunity to start collaborating and following up the work of Professor Leslie Paul Kozak. So he moved into the institute. Kilka lat temu miałem możliwość współpracować z profesorem Leslie Paul Kozakiem, który rozpoczął pracę nad nieznanymi dla mnie dziedzinami badań dotyczącymi otyłości i cukrzycy typu drugiego. Mam doświadczenie w fizjologii rozrodu i z czasem zacząłem łączyć je z tematyką matczynej otyłości i bezpłodności. Zacząłem składać to w całość i analizować funkcje rozrodcze otyłych matek. Taki był początek. Basically concerns the technicalities and the state-of-the-art methods for epigenetic analysis. Głównie dotyczy on kwestii technicznych i najnowszych metod analiz epigenetycznych, które jestem w stanie wykonać w The Babraham Institute. Tutaj mamy zwierzęta poddane zoptymalizowanym wcześniej produktom żywieniowym. Natomiast najnowsza technologia potrzebna do wykonania analiz sekwencyjnych jest w Wielkiej Brytanii. Tutaj wytwarzam próby, tam prowadzę ich analizy. The main aim is to inform and elucidate. Badania, które prowadzę, są to badania z zakresu nauk podstawowych, niestosowanych. Wyniki, które generujemy, nie mają bezpośredniego zastosowania, więc efektów nie widać tak szybko jak w przypadku badań stosowanych. Głównym celem naszych prac badawczych jest informowanie społeczeństwa, wyjaśnianie oraz budowanie świadomości o sekwencjach naszych zachowań i nawyków. Następnie, gdy scharakteryzujemy mechanizmy epigenetyczne, które zachodzą podczas wczesnego rozwoju zarodka, będziemy mogli wpływać na cząsteczki, które biorą udział w tych procesach. Takie odkrycia mogą okazać się ciekawe dla firm farmaceutycznych i pomóc w wynalezieniu leków, które działają na tym poziomie. For pharmaceutical companies and developing pharmaceutical products to act at this level. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv